Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu pokażę Wam, jak zacząć przygodę z customizerem. Czyli o to mi chodzi, na przykład jak dodać sobie na przykład taki odnośnik do polityki prywatności, aby on był dynamiczny, żebyśmy mogli go przykładowo tutaj personalizować. Czyli gdy wejdę, tutaj będę miał jakiś, powiedzmy, panel, tak jak tutaj, tożsamość, kolory, i na przykład gdzieś kliknę i będę mógł na przykład dodać swój odnośnik do przykładowej jakiejś strony. Czyli ja z reguły używam Kirki Customizer, może go pokażę. Kirki.org. Bodajże tu jest dokumentacja cała. I tutaj mamy wszystko opisane, czyli bardzo dobrze, bardzo dobra dokumentacja dosyć. Czyli wszystkie funkcje mamy, czyli co możemy wykorzystywać, tak jak widzimy, różne kontrole, checkbox na przykład. Tak jak tu widzimy, tu zaznaczamy sobie, może gdzieś tutaj control sheet jest, to jest bardziej lepiej pokazane, czyli co tu mniej więcej można w nim zaaplikować, tak jak widzimy, różne palety, radio butony, radio image, czyli jest tu dosyć tego, powiedzmy, sporo. I generalnie wpierw co zaczniemy, to może sobie go zainstalujemy. Wtyczki, lub jeszcze lepiej zrobimy, gdy przejdziemy do Kirki Demo. Jest to taka strona. Właśnie to jest ten człowiek, który stworzył. To jest jego GitHub, powiedzmy. I on tutaj właśnie dodał takie Kirki Demo, czyli to jest takie demo store, czyli pokazane te wszystkie funkcje Kirki. I może pobierzmy to sobie. Ja oczywiście pod filmem dam to wszystko w opisie. Linki do Kirki oraz do Kirki Demo. Czyli pobierzmy to sobie. Wytnijmy. Na razie dajmy sobie gdzieś, powiedzmy, na pulpit. Czyli to jest, generalnie to jest szablon. To jest sam szablon, natomiast wtyczka. Możemy ją zainstalować tak. Dodaj nową. Wpisujemy Kirki. Po prostu. I tutaj jest, tak jak widzimy, możemy ją włączyć. Czyli ta wtyczka już jest podłączona. Teraz zainstalujemy sobie ten motyw. Ja pokażę tylko mniej więcej te funkcje, jak wyglądają. Wygląd motywy. Tutaj sobie dodam nowy. Czyli wyślij motyw na serwer. I ten Kirki Demo Master. Dodamy, zainstaluj teraz. Czyli to jest takie demo. Generalnie to demo się przydaje, tutaj zawsze można zobaczyć, jak te funkcje, to wszystko jest inkludowane, jak się dodaje. Czyli tutaj wszystko w functions PHP wpierw się dodaje generalnie, czy tam w jakimś oddzielnym pliczku, jak zainkludujemy sobie. Natomiast tutaj w Kirki Demo, jak zobaczymy, tutaj jest indeks, czyli to jest index page, czyli strona frontowa, powiedzmy, to jest tylko jedna strona. Czyli to jest taki prosty szablon, który pokazuje te funkcje. Zobaczmy, jak to wygląda. Pierw tu odświeżę może. Tu od razu mnie do customizera, no automatycznie po prostu przenosi na taką funkcję zainkludowaną. I tutaj od razu jesteśmy w tym customizerze. Czyli tak jak widzimy, jakieś różne checkboxy, option 1, to chyba tutaj jest, tak jak widzimy, się pokazuje raz, dwa, trzy, tutaj więcej opcji mi się teraz włączy, checkbox demo, zobaczymy, co się teraz stanie, checkbox off, czyli tak jak widać, tutaj jest sporo tekst control, zobaczymy, gdzieś to tu powinno się pokazać. Tak jak widzimy, tutaj jest ten tekst area, czyli tutaj w tym szablonie demo możemy podejrzeć różne po prostu funkcje. Czyli tak jak widzimy, co on tutaj ma, open editor, tutaj widzimy jakiś edytor wizualny, nawet ostatnio nie widziałem tego. Taki tu jest do CSS-ów, close editor, no, fajna sprawa. Kolor alfa. Jak tutaj widzimy, automatycznie się zmienia, czyli również tak jak tutaj, czyli sporo funkcji. Radio control, tożsamość witryny, pustą. Jakaś dodatkowa kontrola, radio controls, czyli tutaj możemy sobie ich wybierać jakiś content. Czyli jest tego trochę, no na pewno jest dużo. Czyli dobrze, my spróbujemy sobie opuścić tą stronę, czyli możecie sobie zainstalować to demo. Ja pod filmem dam po prostu link, zobaczyć jak to wszystko wygląda, jak to jest zaimplementowane, jak dodane. Generalnie później właśnie na podstawie tego można się nauczyć sporo funkcji, jak sobie dodać po prostu w tym customizerze tutaj oryginalnym WordPressa. Czyli ja na tą chwilę zmienię w ogóle ten motyw, czyli włączę swój poprzedni. Natomiast tą wtyczkę Kirki zostawię na razie włączoną. I spróbujemy sobie po prostu stworzyć taki pierwszy panel. Czyli tak jak mówiłem, będę chciał tutaj dodać taki odnośnik do polityki prywatności. I od czego zacząć? Przejdziemy tu właśnie do strony kirki.org i tutaj będziemy mieli już właśnie te wszystkie funkcje, jak dodawać. Czyli pierwsze co, to musimy dodać sobie sekcję. Sekcja to jest w customizerze naszym. Przejdźmy może do personalizacji. To jest właśnie ten panel tutaj. Te wszystkie panele to są sekcje. Natomiast wewnątrz nich już mamy tą kontrolę, powiedzmy. Czyli dodajmy sobie wpierw tą jakąś sekcję. Czyli skopiujmy tutaj Add Section. Kopiuj. Przejdźmy do Functions PHP. Tutaj dodajemy sobie właśnie tą kontrolę, tą pierwszą sekcję. Tutaj możemy dodać nazwę tej sekcji, generalnie co to będzie. Czyli to będzie na przykład polityka prywatności, powiedzmy. Oczywiście z reguły to jakieś krótsze teksty. Polpryw, czyli to nie musi być aż takie długie. No i co to jest? Generalnie to jest tylko titlet, czyli to jest nazwa. Polityka, powiedzmy. Description, czyli tu będzie dodaj adres. Czyli to będzie taki opis. Dodaj adres. Prywatności, na przykład. Tutaj już jest prioryty i to generalnie to jest, gdzie ten panel ma się znajdować tutaj. Czyli tak jak 160, to on gdzieś powinien być na samym dole. To jakoś jest 10, 20, 30, 40 powiedzmy. Może być na przykład 11, nieraz daje 12, 13. Różnie można to dodawać. Czyli na razie zostawmy te 160, tym się aż tak na tą chwilę nie interesujmy. To jest po prostu, gdzie on ma się znajdować. I teraz pomimo, że go zapiszę, on po prostu mi się nigdzie nie pokaże. Czyli ta sekcja nie będzie tutaj widoczna, ponieważ to musi się zgrywać. Musimy dodać sekcję oraz musimy dodać kontrolę. A kontrole już tutaj, wszystkie są kontrole. Oraz kontrolę musimy przypisać do tej sekcji. Dzięki właśnie temu tutaj na górze. To jest właśnie nazwa tej sekcji. I tutaj w kontroli musimy gdzieś podpiąć tą nazwę. Czyli będę musiał podpiąć polpryw, czyli powiedzmy polityka prywatności. Zobaczmy, będzie to jak dla mnie to będzie tekst. I gdzieś ten tekst muszę sobie podpiąć, czyli na tą chwilę ja go skopiuję i tutaj wkleję po prostu tą politykę. Czyli tutaj add field, my config, tutaj może zostać, tym nie musimy aż tak się strasznie przejmować generalnie. Typę tekst, czyli co to jest, czy to jest tekst, czy to jest kolor, czy to jest multi-check, czyli to wszystko to są różne jakieś funkcje. Na przykład multicolor, tu widzimy, że tu już będzie panel z kolorem, czyli jest to trochę inaczej. Kolor, na przykład image, tak jak widzimy taki panel do dodania obrazka nam się pokaże. Czyli na tą chwilę to jest tekst. Settings, no i tutaj już musimy dodać settings, czyli taka unikalna nazwa, no po prostu będzie wykorzystywana tutaj w footerze już. Będę ją wykorzystywał, żeby po prostu przekazać to wszystko, ten tekst po prostu dynamicznie. Czyli tą nazwę musimy sobie dodać jakąś własną, najlepiej na przykład mój tekst prywatności powiedzmy. Czyli tu możemy sobie dodać cokolwiek chcemy. Czyli niech tam będzie tutaj label text control, czyli tekst na przykład, czyli to są informacyjne. Tekst domain, tak jak pokazywałem w poprzednich tutorialach, to jest po prostu nazwa naszej domeny, czyli tłumaczenie szablonu. Tego nie musimy dodawać generalnie, jeśli nie chcemy. Extra starter, to nie jest wymagane, bez tego również ten panel się pokaże. Natomiast sekcję musimy dodać na 100%. Czyli bez tego, jeśli tego nie dodamy, tutaj mi się nie pokaże po prostu ten panel żaden. Czyli to jest wymagane na 100%. My section i ta sekcja to jest tutaj właśnie Kirki Add Section, tak jak widzimy. Dlatego wiemy, że to jest sekcja, a to jest field, add field, czyli kontrola. Czyli sekcja, polityka, powiedzmy prywatności i wklejamy. Tutaj już jest priorytet, ale to priorytet to już jest wewnętrzne. Czyli gdy kliknę tutaj wewnątrz, to jest właśnie priorytet. Na przykład kolor tekstu to będzie na przykład 10, a kolor tła to powiedzmy 20. A jak na przykład damy kolor tła 10, a tutaj kolor tekstu 20, to one się zamienią po prostu miejscami. Dobrze, zapiszemy sobie. Tutaj odświeżę panel. Już powinien być widoczny, jeśli nie będzie żadnych błędów. Tak jak widzimy, pokazała mi się polityka. I tutaj dodaj tekst. This is default value. Czyli to jest to. Pamiętajmy, default value. Ja może dodam jeszcze jeden tekst, pokażę. CTRL-C, CTRL+V. Może teraz damy sobie tekst area, czyli to już nie będzie taki mały panel tekstowy, tylko tekst area będzie trochę większy. Czyli zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj tekst area. Generalnie tam wystarczy wpisać tekst area, ale chcę Wam pokazać już tutaj na tym panelu. Czyli widzimy typę tekst area i to wystarczy. CTRL+C, czyli typę tekst area. I pamiętajmy, nie powielajmy tych settingsów. Czyli nie może być to taka sama nazwa jak tutaj w poprzednim. Czyli mój tekst, na przykład niech będzie tekst. Czyli zmienię po prostu nazwę. Sekcja oczywiście ta sama, czyli to jest ten sam panel, ponieważ chcemy w tym samym panelu co tutaj, czyli w tym polityka. Czyli sekcja jest ta sama i on już generalnie powinien mi się pokazać. Tutaj możemy dać priorytety, powiedzmy 20. Czyli on będzie następny. Tutaj nazwę dodaj, Adam po angielsku, tekst area, czyli będziemy wiedzieli, powiedzmy, this is default value, czyli defaultowy tekst, czyli będziemy wiedzieli, że to po prostu jest już zmiana, następny panel. No i dobrze, możemy teraz już chyba przejść. Odświeżmy sobie. Polityka. I tak jak widzimy, dodaj tekst area. Może ja to trochę zmienię. Trochę to inaczej sobie zrobimy. Ten panel damy tutaj. Żebyśmy to lepiej po prostu widzieli. Ale dobrze. Dodaj tekst, tak jak widzimy tutaj jest dodaj tekst, trochę dałem za mały, czyli to jest ten wewnętrzny panel, tak jak widzimy i tutaj mamy te po prostu informacyjne takie właściwości, dodaj adres polityki prywatności, to był tutaj na górze w tym panelu, czyli to jest taka podstawa, on tutaj pokazuje co ma użytkownik powiedzmy zrobić. Następnie tu jest ten drugi ten konfiguracyjny, czyli ten tekst, czyli to jest już tego dotyczy, default value, czyli to jest to. This is default value, czyli to jest ten defaultowy tekst, który wewnątrz niego się pokaże w customizerze. Oraz tutaj również mamy default text oraz priorytet 20, czyli widzimy priorytet 10 jest pierwszy, 20 jest drugi. Jak tutaj zmienię, powiedzmy tu dam priorytet 10, natomiast tutaj damy sobie 20 i zapiszę, to tekst area przejdzie mi jako pierwszy. Zobaczmy, odświeżmy. Oczywiście przejdziemy do polityki i tak jak widzimy, tekst area teraz jest pierwsza, natomiast ten tekst jest drugi. Pomimo tego, że tutaj to jest jako pierwsze, powiedzmy, to teraz się pokazało jako drugie tutaj. Czyli ten priorytet, ten zarządca, gdybyśmy to w ogóle wykomentowali, on będzie automatycznie dawał tak jak bodajże to idzie. Czyli też można to wykomentować, chyba nie będzie jakiegoś problemu. Jak widzimy, bez tego również to wszystko działa, tylko automatycznie się już ustawiło. Ja sobie to może jednak zostawię. Tak jak tam aristath zaleca, czyli generalnie on to zawsze zostawia, aczkolwiek tak jak mówię, to nie jest chyba wymagane. Czyli dobrze, tutaj sobie to zrobiliśmy na tą chwilę. Teraz spróbujemy to przekazać po prostu na front, czyli na ten footer, czyli ta polityka prywatności. Będę chciał sobie dodać odnośnik oraz tekst, czyli może tu zmienię na nie tekst area, tylko tekst. I tutaj jeden to będzie grał jako po prostu, a zobaczymy, to będzie polityka prywatności, czyli to będzie nazwa po prostu. Czyli to będzie tutaj, tak jak zobaczymy sobie, czyli to będzie ta nazwa, a następnie druga zmienna to będzie już adres URL. Dodaj na przykład URL polityki. I tutaj będzie, zmienię sobie na przykład settings na mój URL, żebym wiedział, o co chodzi. Tutaj mój tekst, mogę zostawić takie krótsze trochę. Czyli dobrze, mój URL settings, dodaj URL polityki, defaultowy tekst, to będzie, tutaj już możemy zmienić generalnie. Nie będę tego tutaj chciał tłumaczyć, chcę tylko dodać sam adres URL, może S atrybut, może to zostawmy. Zobaczymy, czy tutaj, to są generalnie takie funkcje czyszczące. Tutaj polityka prywatności. Ciasteczkowa polityka, powiedzmy, to będzie i polityka prywatności. Będę chciał na przykład sobie to wyświetlić automatycznie, żeby w tej polityce mi się pokazywało. Czyli tutaj przejdziemy i zamiast defaultowy tekst po prostu dam sobie adres URL. Czyli dobrze, teraz to wszystko już tutaj jest, powiedzmy. Mogę tutaj nawet chyba SURL. Nie powinno być jakichś kłopotów, zobaczymy. I tak jak widzimy, dobrze. Teraz sobie to przekażmy tutaj. Ja wpierw gdzieś to obok przekażę, po prostu pokażę, o co tu chodzi. Zamiast PHP get mod. Czyli to będziemy wykorzystywali. To jest defaultowy, taki tak jak ten customizer WordPressa to wykorzystuje. Nawet gdzieś na pewno to jest w internecie. Get mod, tak jak przejdziemy, to widzimy, że to tutaj jest, można to wykorzystywać, czyli tutaj również jest pokazane, jak to wykorzystać. Czyli dobrze, get mod, no i pierwsza wartość, to musimy pobrać, co chcemy wyświetlić, z czego, czyli pierwszy ten tekst, czyli settings, i tu settings już gra tą rolę, czyli to jest ważne, mój tekst. I tutaj sobie wklejamy jako pierwszy parametr, następny natomiast to jest defaultowy tekst. Czyli o co w tym chodzi, bo tutaj dajemy defaultowy tekst oraz tutaj mamy defaultowy, default. Czyli ten defaultowy będzie widoczny po stronie customizera, czyli to będzie polityka prywatności. Natomiast tamten tekst będzie widoczny po stronie frontowej. A może ja zrobię to tak, tekst front. I dobrze, tutaj damy jeszcze echo. Zobaczmy, czy to wszystko nam się ładnie, już coś się pokaże. Mogę dać to może w H1, byłoby lepiej widoczne. Czyli dodajmy może sobie znacznik H1 oraz tutaj wkleję. Zasejwuję. Tak jak widzimy, Hello World mi się pokazało. Jakieś... Czyli tu coś musiało być zapisane w pamięci po prostu. Defaultowy tekst, dodaj tekst. Może ja to zmienię. Polityka prywatności. Zobaczmy. Przepraszam, tutaj zostanie. Mój tekst. Tutaj zmienię tą nazwę, ponieważ ja już wcześniej to testowałem, sprawdzałem i on na pewno mi tutaj gdzieś zapisał po prostu w pamięci. Ten Hello World to mi powinien się wyświetlić. Czyli widzimy tekst front. Czyli tak jak jest, tekst front, czyli wyświetlił mi się ten defaultowy. Jeśli tu zmienię tekst front page, będzie tekst front page. Tak jak widzimy, tekst front page. I teraz, gdy przejdę do personalizacji, zauważymy, że ten tekst również się zmieni. Czyli przejdźmy na dół. polityka prywatności, czyli on się zmieni. Tu gdy wejdziemy w politykę, widzimy polityka prywatności, czyli tak jak widzimy, ten defaultowy tekst jest tutaj na front page, natomiast funkcja z PHP jest polityka prywatności, czyli to już jest customizer. Gdy włączymy customizera, ten defaultowy nam się włączy. Czyli to są takie dwie różnice, o których najlepiej pamiętać, czyli ja zawsze z reguły daję ten sam tekst, żeby po prostu mi się to nie mieszało. Może dam sobie nawet ten S-atrybut. Zobaczmy, czy to zadziała. Tutaj, gdzie jest ten tekst, mogę to wkleić w tę całość. Tutaj nie powinno być jakichś kłopotów. Czyli on mi tu oczyszcza jakoś po prostu ten tekst. Zobaczmy, jak to teraz wygląda. I mamy politykę prywatności. Czyli dobrze, pierwsze mamy za sobą. Czyli ja to już mogę wkleić sobie generalnie tutaj w politykę prywatności. Zobaczmy, zapiszę. Czyli już ten tekst mi się powinien zmienić w prawym rogu. Tak, widzimy, zmienił się. Oczywiście teraz go mogę spersonalizować. Polityka, dodaj tekst. Moja polityka. Na przykład. Sobie dam jeszcze tutaj duży. I zobaczmy, gdy przejdziemy na dół. Zauważymy, że tu już tekst się zmienił. Zapisz i opublikuj. Czyli pierwszą zmianę już mamy za sobą. Moja polityka. Teraz jeszcze musimy dodać odnośnik, ponieważ teraz on mnie nigdzie nie odnosi. Tak jak widzimy, w niego kliknąłem, to po prostu zostałem w miejscu. Czyli przejdziemy tutaj i sobie utworzymy. Nawet sobie może i skopiuję to wszystko. Napiszemy PHP. Oczywiście echo get kernel mod. I tutaj damy już tą drugą po prostu wartość. Damy sobie tą ciasteczkową politykę na pewno. Czyli to jest to. Możemy dać razem z tym surl, czyli on tam mniej więcej oczyszcza ten kod. Czyli to tutaj wkleję zamiast tekstu, po prostu dam tą całość z tą funkcją zabezpieczającą, powiedzmy. Oraz to, co najważniejsze, czyli settings, czyli nazwa. Mój url. Czyli jeszcze raz, może ja to wyświetlę gdzieś tutaj w H1, sobie również zrobię, bo to teraz nie będzie widoczne, bo jest w naszym po prostu odnośniku. Będzie zakryty. Tak jak widzimy, HTTPS, ciasteczkowa polityka. Czyli to samo, gdy przejdę do personalizacji, to samo powinno mi się pokazać. Polityka, HTTPS, ciasteczkowa polityka, czyli to jest defaultowy URL. Tak jak sobie tutaj skonfigurujemy defaultowo, co ma się po prostu wyświetlać. Tu może być default jakiś tekst, może być właśnie adres od razu tej polityki. Czyli tak to wygląda. Dobrze. Możemy sobie zmienić oczywiście teraz. Czyli na przykład damy sobie do WordPress.org, dam sobie odnośnik. I tutaj wkleję. Tak jak zobaczymy, mamy już do WordPress.org odnośnik, czyli mi się tutaj zmieniło automatycznie. Zapisz i opublikuj. Teraz gdy przejdziemy sobie do front page'a, zauważymy, że tutaj już mi się wszystko zmieniło. Zobaczmy, ten odnośnik mi w ogóle uciekł, ponieważ nie wiadomo, H1 tutaj trochę wybiło to wszystko, ale przejdę do polityki i jestem WordPress.org, czyli tak jak sobie skonfigurowałem. Tak mi się wyświetla. Już ten H1 może na tą chwilę usunę, nie jest mi potrzebny. Czyli tak to wygląda. Jeszcze możemy na przykład get mod url. Możemy sobie to do zmiennej zawsze dać generalnie. Ja to jeszcze może pokażę w następnym tutorialu. Będę chciał te ikony po prostu też dynamicznie sobie zrobić do mediów społecznościowych. Natomiast teraz na przykład taka zmienna. To jest ważna nazwa get-have-mod url. Tutaj możemy sobie na przykład zrobić if php, albo zobaczę, czy to zadziała od razu if. Jest i condition if. Moja zmienna. Czyli tutaj jeszcze może dodam sobie, tak jak było jednak, zostawię z tym SUR. Get hello mod bez echo. Żebyśmy tam przypadkiem echo nie dali. Czyli tak ma zostać. Ich moja zmienna na przykład nie jest równa niczemu. Czyli jeśli coś w niej się znajduje, to wszystko wyświetli. To mi w ten czas tutaj wyświetli. To jest takie podstawowe jakieś zabezpieczenie, powiedzmy. Czyli tak możemy to sobie zrobić. Ja tutaj dałem jeszcze w tym divie H1 wyświetlone. No, żebyśmy wiedzieli. I tak jak teraz przejdziemy, to na pewno wszystko się powinno pokazać. Tutaj nie będzie jakiegoś kłopotu. Czyli jest wyświetlone. Jeśli to w personalizacji usunę całkiem, teoretycznie powinno mi to zniknąć. Chociaż różnie to bywa. Popełnia się błędy, to jest PHP. Ale tak jak widzimy, wszystko znikło, czyli sobie zabezpieczyłem. Jeśli nie ma tego tekstu, tego adresu URL, czyli tego, ja nie chcę, żeby to w ogóle ten cały panel mi się wyświetlał. Czyli ja tutaj dodam sobie, cofnę. Czyli wyświetlone, jeszcze może zapiszę. Zobaczymy, nieraz w customizerze jest inaczej na po prostu na frontpage'u się pokazuje, są jakieś tam błędy. Ale tak jak widzimy, wszystko zadziałało po prostu tak jak chcieliśmy. Ja sobie powrócę do ciasteczkowej polityki. Czyli tak jak widzimy, w taki prosty sposób można to sobie dodawać, po prostu zapisz i publikuj te wartości. Na pewno jest o wiele szybciej, niż byśmy mieli walczyć z WordPressowym tam customizerem. Na tej samej zasadzie to samo API ma, czyli fajna wtyczka, cały czas jest rozwijana. Dlatego, tak jak mówię, Kirki. No super, super, fajna wtyczka. Dobrze, w dzisiejszym tutorialu to będzie wszystko i zapraszam na następny.